Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Kolejne dwa odcinki poświęcimy rowerzystom. Dzisiejszy zaczniemy od listu od pana Krzysztofa z Wielunia, który pisze tak. Proszę, apelujcie do rowerzystów, że nie są panami szosy i przez ich zachowanie na drodze kierowcy muszą im poświęcać dużo więcej uwagi niż innym. Codziennie widzę przejazdy na przejściu dla pieszych, przejazdy na czerwonym świetle, zjeżdżanie z chodnika prosto na jezdnię pod rozpędzony samochód. No i chyba właśnie o tym będzie nasz dzisiejszy odcinek. Tak, zajmijmy się grzechami rowerzystów, niestety bardzo powszechnymi. To jest jeden z wielu maili, które otrzymujemy i to maili absolutnie zasadnych, absolutnie potrzebnych, no bo kierowca, ani właściwie żaden uczestnik ruchu drogowego nie ma oczu dookoła głowy. Nie ma takich ludzkich możliwości. No stoimy tutaj godzinę, no i co chwilę rowerzysta jedzie nieprawidłowo. Tutaj pan z chodnika, no, na kontrapas. Tym razem na kontrapas. Przed chwileczką było pod prąd Sienkiewicza, gdzie akurat kontrapasu nie ma, jest za wąsko. To, co tutaj się dzieje, to właśnie kwintesencja tej złej jazdy. Na początek może omówmy najczęstsze wykroczenie, które popełniają rowerzyści, czyli jazda przez przejście dla pieszych. Tutaj mamy z ulicy Koszykarskiej takie show, aż kilku rowerzystów. Cały czas to samo wykroczenie. No, często jeżdżę w to miejsce do pracy, więc okiem mojej kamery właśnie zobaczycie państwo. Z lewej na prawą, z prawej na lewą, ale najgorsze jest to, że po prędkości tych rowerzystów widać, że oni uważają, że jest wszystko dobrze. Samochody stójcie, bo ja mam zielone światło. Rowerzyści, zielone światło jest dla pieszych. Przejście dla pieszych jest właśnie dla pieszych. W związku z tym nie uzurpujcie sobie prawa przejazdu w momencie, kiedy nie tylko wam nie wolno przejeżdżać, ale nie możecie w ogóle myśleć czy mówić o jakimkolwiek pierwszeństwie. Nie ma żadnego pierwszeństwa. Zielone światło jest li tylko dla pieszych. Rowerzysta przez przejście przeprowadza rower, staje się pieszym i wtedy oczywiście kierowca będzie go przepuszczał. Natomiast ma prawo nie spodziewać się, że rowerzysta, popatrzcie państwo, teraz z mojej prawej strony, gdzie mam trudność w oglądnięciu się, wypada, wyjeżdża ostro rowerzysta na przejście. Przecież kierowca spodziewa się pieszych, którzy idą powoli, a nie szybko jadących rowerzystów. To jest szalenie niebezpieczne. No a tu ulica Krowoderska, no ten rowerzysta to chyba cię wyjątkowo zaskoczył. Naprawdę chciałem już jechać. Piesi przeszli, prawda? Ja przepuszczałem pieszych na przejściu i nagle pod kątem, no prawie żadna widoczność. Wjeżdża w najlepsze rowerzysta na przejście. Czy jest trochę oleju w głowie u niektórych rowerzystów? Czy oni myślą, że my widzimy wszystko jako kierowcy? No nie możemy widzieć wszystkiego. No i wystarczyłoby, żebym troszkę szybciej pojechał, albo żeby się nie skupił na tym momencie i bym go przewrócił. Oczywiście ruszając, no wywróciłby się, ale teraz jak się wywróci? Złamie tylko coś? Czy może będzie coś gorszego? Apeluję, proszę, błagam, nie można tak. Przystanek przy dworcu głównym w Krakowie, wysiadają pasażerowie i dwóch rowerzystów no jedzie i roztrąca tych biednych pieszych. Zwróćmy uwagę, z jaką prędkością jadą. Kierowca, w tym przypadku to ja nim byłem, przepuszcza pieszych, którzy wsiadają do tramwaju, a rowerzysta jakby nigdy nic balansuje. Zwróćmy uwagę, jaka tu jest prędkość, jaka tu jest wręcz agresja, bo mu się spieszy, bo uważa, że droga jest dla niego. Co mu tam jacyś pasażerowie tramwaju? On potrzebuje jechać do przodu i on uważa, że on sobie da radę. Iluż to pieszych, iluż to pasażerów tramwaju właśnie wysiadających czy próbujących wsiąść do tramwaju skarży się, że gdzieś tam zostali potrąceni. To łokieć, to bark, to noga, a rowerzysta pojechał. Ale rowerzyści, jeżeli uważacie, że zawsze wybrniecie z takiej sytuacji, że potraficie wszystko, jesteście w olbrzymim błędzie, dojdzie do wypadku. Skandaliczna jazda. Jedziemy ulicą Grodgera i wszyscy inni niż rowerzyści kierujący muszą skręcić w lewo. Prawda, widzimy znak nakazu skrętu w lewo. Nie można też w prawo, bo Sienkiewicza jest jednokierunkowa. Ale mamy tabliczkę T22, tabliczkę wskazującą, że rowerzysta może jechać prosto. I ma tam kontrapas na jednokierunkowej na tamtym odcinku ulicy Grodgera. Czyli ja pojadę teraz jako kierowca w lewo, a rowerzysta jedzie prosto. Jedzie w jezdni, a nie tak jak niestety większość rowerzystów porusza się alejkami. Alejkami, które są przeznaczone teraz li tylko dla dzieci, ich mam. Mają prawo czuć tam się spokojnie, mają prawo dzieci pobiegać, korzystać z tego jakby parku, na który rowerzystom
wjazd jest zabroniony, bo mają tam jechać jezdnią, a nie chodnikiem, a nie placem zabaw. W związku z tym, chcąc się wydostać na Mazowiecką, jedziemy Grodgera i Gzymsików. Oczywiście musimy uważać na prawą stronę, na skrzyżowaniu z Kościelną, pierwszeństwo na równorzędnym skrzyżowaniu ze strony prawej. No i potem skręt w lewo, koło wysepki, tak jak znak nakazu nakazuje, Gzymsików i Gzymsików, która jest jednokierunkowa, od lewego krawężnika, o tak właśnie jak robi to rowerzystka przed nami jadąca. Oczywiście rowerzystką tą jest pani redaktor, w związku z tym na pewno pojedzie dobrze. Jest to tak, jakbyście rowerzyści naprawdę nie wiedzieli, jak sobie tutaj poradzić, to pokazujemy, to o to chodzi. Teraz zwalnia przed przejściem dla pieszych, proszę bardzo, taka ma być współpraca. Rowerzysta przepuszcza pieszych na przejściu dla pieszych i rowerzystka pojechała w prawo. Ja tak pojechać nie mogę. Chcąc pojechać w tamtym kierunku, będę musiał przejechać przez ulicę Wyspiańskiego, ponieważ tamten odcinek Grodgera jest jednokierunkowy. Mam tutaj maila od pana Pawła, który przysłał nam swój film, nakręcony na ulicy Rakowickiej. Nazwał ten film Rowerzystka Samobójczyni. Skrzyżowanie ulicy Rakowickiej z Lubomirskich w Krakowie. Samochody na ulicy Lubomirskich jeżdżą szybko. Mają tam możliwość jazdy 70 km na godzinę. I nie pierwszy to przypadek rowerzysty ma świetle czerwonym. To kolejny taki wielki grzech rowerzystów. Jakby to czerwone światło nie było specjalną zaporą, rozejrzą się tak trochę i jadą. Może się uda, tak się spieszą. Naprawdę trudno to zrozumieć, a pan Paweł, który do nas napisał, ma rację. To troszkę jest samobójcze. Przecież te pojazdy już miały światło zielone. No ruszą, nie zauważą, a może zabiją tą rowerzystkę. Pan Michał z Zielonek przysłał nam jeszcze maila z filmem, w którym pokazuje rowerzystę, który zapomniał o sygnalizowaniu skrętu. No żeby tylko zapomniał o sygnalizowaniu skrętu, to w ogóle jakiś pomysł z księżyca. Chciał skręcić w lewo. Nagle ni stąd, ni zowąd wjeżdża przed maskę pojazdu. Nie wiem, czy na słuch brał, że ten pojazd jest daleko. Ale po co w tym miejscu? Żeby dojechać do lewej krawędzi i od lewej krawędzi, tak jakby z jednokierunkowej, pojechać w lewo? Rowerzyści, skręt w lewo ma wyglądać w ten sposób. Zbliżamy się do środka jezdni dwukierunkowej, bądź lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej i skręcamy. Nie można inaczej. To jest naturalne. Kierowcy takiego zachowania oczekują. Każde inne jest fatalne. Jest fatalne, jest zaskakujące, jest po prostu skrajnie niebezpieczne. Tutaj jeszcze taki jeden negatywny przykład. Dwaj rowerzyści jadący obok siebie. I to jest jakby ilustracja do listu od pana Krzysztofa z Wielunia, który napotkał taką parę na ulicy i zwrócił im uwagę. I jak pisze, spotkałem się z masą obraźliwych słów i wulgaryzmów w moim kierunku. Nie wiedziałem, że w tym wieku ludzie potrafią być tacy niemili, bo to byli jacyś starsi państwo. No przykre, że do tego były wulgaryzmy na drodze, natomiast wielu rowerzystów uważa, że jest to legalne. Rzeczywiście w tym względzie przepisy nieco zmieniły się z nastaniem noweli rowerowej, ale jest wyraźnie powiedziane, że rowerzysta może jechać obok drugiego rowerzysty wtedy, kiedy nie utrudnia ruchu. Na Kopernika było utrudnianie ruchu. Jeżeli jesteście sami na drodze, rowerzyści, możecie jechać obok siebie. Ale jeżeli nadjeżdża z tyłu pojazd, to będziecie utrudniali mu wyprzedzanie was. I wtedy trzeba przejść na jazdę gęsiego. Proste. Jeśli to przeszkadza, tak jechać nie wolno. Tutaj bardzo niebezpieczna sytuacja. Rowerzysta wypadający z Mikołajskiej w Kopernika pod prąd. Ten rowerzysta jedzie beznadziejnie. Jedzie przejazdem rowerowym, który jest tam utworzony właśnie dla kierunku od Ronda Mogilskiego w kierunku Mikołajskiej czy Plant. Jedzie pod prąd tych nadjeżdżających samochodów, które tam nie mają prawa się go spodziewać, nie mają obowiązku się go spodziewać, no bo tam jedziemy w ruchu ogólnym. Także skrajnie bezsensowny przejazd. No ale do tego pasuje ten filmik, który nagrałeś, czyli jedno z moich ulubionych, w cudzysłowie, wykroczeń rowerzystów, czyli jazda kontrapasem pod prąd. Jednokierunkowość Kopernika jest do Ronda Mogilskiego, kontrapas jest w kierunku przeciwnym. No więc w ten sposób się zachowujemy. To jest jeden z przypadków, w którym całkowicie ignorujemy zasady ruchu, w którym infrastruktura drogowa stworzona na zasadzie kompromisu nie przydaje się do niczego, bo my i tak robimy to, co nam się podoba, my, rowerzyści źli, a nie to, co wynika z infrastruktury drogowej. Tak niestety wielu z was, rowerzyści, się zachowuje.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.